Znajdujemy się niedaleko przedwojennego skrzyżowania ulic Leszno i Solnej, gdzie pod adresem Leszno 35 mieści się najbardziej znany teatr warszawskiego getta Femina. Budynek ocalał jako jedyna spośród siedzib gettowych teatrów. Jest to zatem okazja, aby powiedzieć o kulturze w dzielnicy zamkniętej. W międzywojennej Polsce kwitło kulturalne życie społeczności żydowskiej. Świecką kulturę jidysz tworzyli m.in. Shalom Asch, bracia Zingerowie, Alter Kacyzne, Icyk Manger i Abraham Suckever. Wychodziła prasa w języku jidysz i polskim, na przykład Der Moment, Heint i Nasz Przegląd. Działały teatry, chóry i orkiestry, a zespoły rozrywkowe grały tanga i fokstroty w najmodniejszych lokalach stolicy. W Warszawie działali także artyści pochodzenia żydowskiego, współtworzący międzywojenną kulturę polską, tacy jak Julian Tuwim i Antoni Słonimski, Władysław Szpilman i Jerzy Petersburski, Władysław Szlengel i bracia Henryk i Artur Goldowie. Na Tłomackiem 13 w Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich spotykano się na wykładach, wieczorach literackich, a sam adres stał się Światowym Centrum Bezpaństwowej Diasporycznej Literatury Jidysz. Na przekór problemom codzienności i próbie dehumanizacji mieszkańców getta rozwinęła się tu działalność kulturalna, którą dokumentowała również grupa Onek Szabat. Przed II wojną światową polsko-żydowskie kontakty kulturalne można było zaobserwować w wielu dziedzinach – w literaturze, teatrze, muzyce i filmie. Wielu artystów żydowskich znalazło się w getcie i jak reszta jego mieszkańców zmagali się z wieloma problemami. Mimo wszystko starali się swoją twórczością udowodnić, że sztuka może mieć oczyszczający i kojący wpływ zarówno na jej twórców, jak i odbiorców. Artyści getta stanowili różnorodną grupę. Znaleźli się wśród niej członkowie Żydowskiej Orkiestry Symfonicznej, muzycy uliczni, aktorzy dramatyczni i poeci występujący na wieczorkach autorskich. W dzielnicy zamkniętej działały teatry, rewie, kabarety, na których spektakle przybywali zamożni Żydzi. Była to dla nich okazja do załatwienia spraw biznesowych. Na widowni urządzonej często w kawiarnianej sali można było spotkać niezamożnych mieszkańców getta, którzy przy jednej szklance wody spędzali cały wieczór. W relacjach często pojawia się, że sztuka postrzegana przez Żydów jako rodzaj katarzis lub forma ucieczki od brutalnej rzeczywistości. W twórczości literackiej można zaobserwować przykłady ironicznego humoru, który komentował codzienność getta. Występy były też terapią dla artystów i źródłem skromnych zarobków. Od swoich fanów o wiele chętniej przyjmowali dowody wdzięczności w postaci żywności niż kwiatów. W budynku przy Leszno 35 20 czerwca 1941 roku, jak donosiła Gazeta Żydowska, w eleganckim i nowocześnie urządzonym lokalu został otwarty nowy teatr w języku polskim i żydowskim, czyli Teatr Femina. Dyrektorem artystycznym i literackim Feminy był znany przed wojną satyryk i dramaturg, autor tekstów, piosenek i wierszy Jerzy Jurandot, a orkiestrę prowadził dyrygent Iwo Wesby. Grano repertuar lekki, rewie, widowiska, operetki, których libretta były satyrycznym komentarzem gettowej codzienności. W Feminie występowały m.in. Marysia Eisenstadt, Diana Blumenfeld, Stefania Grodzieńska, Franciszka Manówna i Helena Ostrowska. W zbiorach Onek Szabat znajduje się tekst cieszącej się w getcie dużą popularnością sztuki teatralnej Miłość szuka mieszkania autorstwa Jerzego Jurandota, która wystawiana była w Teatrze Femina. Ponadto w archiwum znalazła się kolekcja plakatów teatralnych, programów kabaretowych oraz tekstów literackich, wierszy i licznych piosenek. Twórczość literacka, koncerty, przedstawienia teatralne to przykład oporu duchowego i intelektualnego w getcie warszawskim.